Koniec wakacji to czas na pożegnanie Laby i powrót do szkoły. Ale aby zapamiętać ten wakacyjny czas, w wielu miejscach pod koniec sierpnia organizowane były pożegnalne pikniki. Tak też było w miejscowości Ostrów pod Przemyślem, gdzie mieszkańcy zorganizowali zakończenie wakacji dla tych mniejszych i dla tych starszych. Aby dorośli mogli spokojnie bawić się wieczorem na zabawie tanecznej, na całe słoneczne popołudnie przygotowali sporo atrakcji dla maluchów, których w świat bajki porwał Basil Art z Przemyśla. Jeżeli Ostrów, to i tradycyjne ostrowskie pierogi, kulebiaki czy wyśmienite wypieki, a chleb ze smalcem i kiszone ogórki przygotowane przez miejscowe gospodynie był receptą na kolejki jak za dawnych czasów. W tym miejscu brakowało jedynie komitetu kolejkowego i zapisów na ten pożądany towar. Wydzielone bezpieczne miejsca i namiot dla najmłodszych, w którym dzieci mogły poddać się różnym zabiegom upiększania twarzy, malować lub brać udział w wielu konkursach z nagrodami, to nie jedyne atrakcje. Myślę, że wszyscy wyjdą zadowoleni z tej imprezy, a niewątpliwie to jest też bardzo ważne, że ona jednoczy mieszkańców samego Ostrowa, najbliższych okolic, ale też częściowo mieszkańców miasta, bo widzę tu bardzo wiele twarzy z Przemyśla. Także to jest radosne, że ludzie przychodzą na takie spotkania, a jednocześnie pokazuje to, jakie jest zapotrzebowanie na tego typu imprezy i na tego typu spotkania. Myśmy głównie postawili sobie za cel, żeby żadne dziecko nie wyszło stąd smutne. Więc nagrody, gratisy, konkursy to przede wszystkim dla dzieci, no bo tak naprawdę patrząc na swoje dzieciaki, jeżeli gdzieś wychodzimy, to przede wszystkim myślimy o nich, żeby one wróciły zadowolone, natomiast nasza zabawa jest troszkę mniej istotna, dlatego ta część dla dorosłych dopiero zaczyna się, jak się troszeczkę ściemni, czyli po 19. Pan Pikuś zapraszał do miasteczka ruchu drogowego, gdzie pod bacznym i surowym okiem instruktorów dzieci zapoznawały się z zasadami podstaw bezpieczeństwa na drodze. Każdy uczestnik imprezy, nie tylko dzieci, mógł zaznajomić się z bronią używaną przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Najmłodszych jednak bardzo ciekawiły elementy umundurowania, takie jak kamizelki kuloodporne czy możliwość ubrania prawdziwego hełmu. Chęć zamienienia się choć na chwilę w pogranicznika była tak duża, że i tu trzeba było swoje odczekać w kolejce. Dla tych mniej cierpliwych został zaaranżowany mini padok oferujący przejażdżki na kucykach, a dla odważniejszych na koniach. Dmuchańce i wiele innych atrakcji na pewno pozwoliło z uśmiechem pożegnać wakacje. Ale przecież nie na zawsze, bo kolejne będą już za 10 miesięcy.